Siema, siema. Witam na moim kanale, z tej strony Harry. Gramy w Sniper Elite 5, kolejny odcinek z tej gry. Jesteśmy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy poprzedni odcinek, czyli przy tym czołgu, który tutaj płonie. W poprzednim odcinku zniszczyliśmy prototyp Krakena. To raz. W tym odcinku musimy się udać... Tutaj spróbować unieszkodliwić baterię, no i zabić Baumana. I to jest cała nasza misja. Tutaj nie wiem, czy to się uda tak od razu. Zobaczymy. W umiejętnościach mamy 4 punkty. Tak patrzyłem, co możemy to rozdysponować. Już teraz prawie całe te drzewka są zrobione. Wyjątkiem są te miejsca, w których i tak na tym poziomie trudności się nie da używać. Także weźmiemy sobie tutaj dodatkowy zasobnik na amunicję specjalną do broni zapasowej. Niech będzie. I weźmiemy większy udźwig butelek i wabików, ale tylko dlatego, żeby później sobie wziąć dodatkowy zasobnik na amunicję specjalną do broni krótkiej. To tak w ramach tutaj rozdawania punktów. Tutaj w walce to już tak naprawdę to jest w ogóle mi jakoś nie bardzo potrzebne. To nie mogę tego używać, także i tak odpada. Dobra, kontynuujemy grę. Idziemy dalej, czyli tak jak jesteśmy ustawieni, to prowadzi ta droga tu. My powinniśmy pójść bardziej na wschód, czyli przejdziemy... Jeśli dobrze patrzę, tak, spróbujemy tutaj przejść tędy. Zobaczymy, gdzie dotrzemy. Pada deszcz. Wybuchy są cały czas, bo ta bateria gdzieś tutaj jest. Okej, musimy się rozglądać za Niemcami. O, już jednego znaleźliśmy. Mam dobry karabin, tyle tylko, że go wyrzuciłem. Tyle tylko, że nie wiem, czy on na taką odległość będzie się nadawał. Tam jest jeden Niemiec na pewno. Spróbujemy te zabudowania tutaj ogarnąć, no i będziemy podążać tutaj. Może tego Baumana dzisiaj nie zabijemy w tym odcinku, ale... Ale prędzej czy później się uda. Dobra, patrzę, czy jeszcze jakiś Niemiec gdzieś tutaj się nie czai. Na razie widziałem tylko tego jednego. W tym wybuchu można było go próbować zabić, ale ja mam karabin z tłumnikiem. Jak mi się dobrze ustawi, to mogę go zabić po cichu z tego karabinu. Dobra, on tu gdzieś łazi. Poczekam, aż wróci. A w międzyczasie porozglądamy się, czy nie ma tu jeszcze jakiegoś, którego przegapiłem. Nie wierzę, żeby tylko jeden był, ale może akurat... O, jest. Dobra. Dostał w głowę i zginął. No cóż. Zobaczymy, co tu się dzieje. Wejdźmy na górę, rozejrzymy się z góry. Może będzie stąd lepiej widać. A może tutaj też ktoś siedzi na przykład. Nie ma tu nikogo. Tak powiem wam, że... Nie widzę, żeby tu ktokolwiek jeszcze wędrował. Czyżby to sam tak siedział? Tutaj oddelegowali go samego? W budynku może ktoś być. Tu nie wygląda, jakby ktokolwiek był. Czy tu zeskoczę? Nie, zeskoczę tędy, bo stracę życie. Szkoda badnarzy. Dobra. Ale tu naprawdę nie ma nikogo więcej. Aha. Jeszcze nie zdążyłem tego powiedzieć, a już się znalazł następny. Dobra. Z tego karabinu to tak... O, proszę bardzo. Chciałem powiedzieć, że ciężko trafić kogokolwiek. To jest karabin nabyty jeszcze w poprzednim odcinku, gdzie noszę go z sobą. Bo ma tłumik. Tam widzę jeszcze jednego. Dobra. Tam w tym parku, tam w tym ogrodzie tam chodzi. To jest karabin, który... Zdobyczny od Niemca jakiegoś. On ma tłumik i jest całkiem spoko.
Dobra, widzę go, poszedł sobie. Na razie próbujemy po cichu. Mam nadzieję, że tu z budynku żaden nie wyjdzie, bo może być i tak. Okej. Zgarnięty dosyć szybko. Czy ty tu byłeś sam, kolego? Miałeś tu jakichś znajomych? No, nie wygląda, jakby tu był jeszcze jakiś. Może w tym drugim ogrodzie jest? Zaraz to zbadamy. Najpierw zobaczmy, co jest tu. Gdzie jest taki pokój? Izba mieszkalna po prostu. Nic tu ciekawego nie ma. Jest wejście na górę. Możemy zobaczyć, czy nie będzie jakiegoś lepszego widoku tu z góry. Rozglądam się dookoła, czy czasami nie ma tu jakiejś snajpera jeszcze przy okazji, bo tak kto wie. Ale o, łom jest. Łom mamy. Trotyl też mamy. Tu jest jakiś pistolet, nie chcę. Amunicję weźmiemy. Tak się rozglądam przez to okno, nie widzę tam nikogo. No dobra, schodzimy na dół, zobaczymy. Wydaje mi się, że tam może nikogo nie być. No i znowu jakoś tak dziwnie drabinę chciałem, a nie... O, trzeba podejść od tej strony. A, z drabiny już mogę zeskoczyć, ale... Ale jak tam zawisłem, to nie mogłem skoczyć. Dobra, nieważne. Okej. Jakby ktoś był, to już raczej by się zaczął awanturować, bo by znalazł ciało. Nic nie mówi, to znaczy, że może tu już nikogo nie być. Kolejne pomieszczenie. W tym ogrodzie może być jakiś Niemiec. Ktoś się tu rusza. Nie. A, bo ja w ogóle idę nie w tę stronę, co trzeba. Dobra, musimy dotrzeć do drogi. I ruszyć w odpowiednim kierunku. O. Nie wiem, czy on tam był sam. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że on tam nie miał żadnego kumpla. Czy ja mogę tędy wejść? Mogę wejść. Szyb do sejfu w gospodzie. W gospodarstwie, przepraszam. Co z gospodą? Czyli tu jest gdzieś jakiś safe. Dobrze by było go znaleźć. O, jest i safe. Ok. Mamy szyfr do safe'u. Zobaczymy, co jest w safe'ie. Jakieś dokumenty pewnie będą. A nie, proszę bardzo. Amunicja przeciwpancerna do karabinu i jakaś broń. I to wszystko. Dobra, chciałbym podążać swoją drogą, żebyśmy w tym odcinku gdzieś dotarli w jakieś sensowne miejsce. Okej, kolej został zabity. Niech sobie tutaj spoczywa. Nie będę go sprzątał nawet, no bo po co. Dobra, czy my idziemy w dobrym kierunku? W dobrym kierunku idziemy, czyli dotarliśmy tu do drogi. I teraz jest kwestia taka, w którą stronę mamy iść. Cały czas do przodu tą drogą. Jeszcze rzucę okiem, co jest tutaj. Tu jest ciemno. Na górze też raczej nic nie ma. Popatrzmy, czy tu czajcami jakiegoś ukrytego Niemca nie ma. Nie ma. Dobra, wiemy mniej więcej, w którym kierunku mamy się kierować. Cały czas tam. To gospodarstwo jest ogarnięte. No nic nie było ciekawego.
Mam nadzieję, że tam na górze też nikogo nie ma. Może tu coś jest jeszcze pochowane, ale to mówię, obadać całe. Dużo łażenia. Tu na przykład coś leży. Tu leży łom, ale łom mi jest niepotrzebny, bo już posiadam. Dobra, wychodzimy tędy. Szybkie zbadanie terenu. Tam to wygląda jak na jakąś wojskową instalację. O, jest Niemiec. Raczej chyba nie wezwał żadnych pośpiechów. W końcu mi się niestety amunicja skończy w tej broni. Będzie przykro. Chyba, że to jest od karabinu amunicja taka normalna, to tą zbieramy akurat w większych ilościach. Dobra, czy nas ktoś tutaj przyuważył? Nie wydaje mi się, żeby nas tu ktoś przyuważył. Niemiec sobie po prostu tak sam spacerował. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, idziemy w dobrym kierunku. Idźmy do niego, przeszukajmy go. Tamtą instalację też bym chciał zbadać, cokolwiek to tam jest. Zobaczyć, tu jest jakaś kałuża dosyć spora. Przeszukamy Niemca. No wyszedł na patrol, niestety już nie wróci. Nie wróci z patrolu, tam widzę kolejnego. Ale na razie jest jeszcze za daleko, żeby się nim zajmować. Chciałem zobaczyć, co jest tutaj. Czy tutaj jest warto zaglądać w ogóle? O! O, 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 o. Okej. The underground hospital. There's got to be something in there that points me towards Kraken's test site. Dobra. Podziemny szpital. Ja nie wiem, czy on tutaj nie był wyświetlony wcześniej, ale zniknął w pewnym momencie. Tam jest koleś. Jego można by było sprzątnąć stąd nawet, ale... musiałem poczekać. Poczekać, aż będzie wybuch i on akurat się dobrze ustawi. Także na razie go odpuścimy. Co, wchodzimy do tego szpitala? No, nie mamy wyjścia chyba. Jesteśmy coraz bliżej końca, aczkolwiek... O, tam jest koleś. No i ten gość, który jest za mną, mnie zabije. Bo go zostawiłem w spokoju. Chyba wyje alarm, ale ze względu na to, że... zawaliłem sprawę. Przynajmniej wiem, że jest ich dużo. Jeszcze udało mi się go trafić, jakby bez sensu. Wiem, że jest ich dużo. Nie wiem, czy uda mi się to przetrwać. Spróbujemy jakoś uciec stąd, ale wydaje mi się, że mi się to nie uda. No właśnie. Nie mam już broni zapasowej. Dobra. Ładnie mnie załatwili. No jednak troszeczkę źle to zrobiłem. Troszeczkę źle to zrobiliśmy. Tak na pałę nie ma co wyskakiwać, ale okej. Możemy go tutaj... obszukać. Raczej się nic nie dzieje. Pójdźmy, zabijmy tego, żeby nam nie przeszkadzał. On mnie zobaczy, może mnie zobaczyć tu. Wzywa pomocy. Better move it.
No dobra, i wezwał pomoc, czyli ktoś przybiegnie mu na pomoc. Biegnie jakiś koleś. Dobra, dostał głowę. Możliwe, że... to załatwi sprawę. Okej. Tu jest jakiś szpital. Tak to wygląda przynajmniej. Pewnie w środku od groma Niemców. Czy jestem w stanie cokolwiek? There's got to be something in there that points me towards Kraken's test site. Właśnie nie wiadomo, ile ich tam jest. Widzę na razie żadnego, ale... stawiam, że jest ich tam dużo. Nie wiem, czy musimy tutaj ogarnąć w ogóle, bo... tego nie ma tu na mapie. Możemy sprawdzić, co tam jest, ale obstawiam, że... mnie zabiją. Weźmiemy... zrobię pewien myk. Spróbujemy... rzucić granat i zobaczymy, co się wydarzy. Czy nie zainteresował rzuconym granatem? Halo? Wybuchło wam tam i co? W nosie to macie? Patrzcie, nikt nie wyszedł. Wiem, że ktoś się zainteresuje. Zero reakcji. Halo, jest tam ktoś? Nie widać, żeby tam był ktokolwiek. Czy mamy jakąś amunicję? O, poddźwiękowo. Mamy 33. Dobra, spróbujemy jej użyć. Idźmy tam, zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj to nie jest dobre miejsce. Tutaj to mnie zmiotą moment. Co tam, nie ma żadnego Niemca? Szczerze nie wierzę, żeby tam nikogo nie było. Dźwiękowa nie powinna wywoływać zainteresowania. Tu jest ktoś? Czy jakiś uruchomił jeden? Się zastanawia, co się wydarzyło. Nie jestem go w stanie chyba stąd zgarnąć. Nie wiem, gdzie jest teraz. A tam biega, dobra. To nie jest dobre miejsce.
To nie jest dobre miejsce na przebywanie, bo tutaj mnie z każdej strony mogą podejść. Chciałem go przeszukać. Dziękuję. Tu jakieś dokumenty leżą. Problemy w transporcie. Nie będę tego czytał. A przez to chyba nie mogę się przestrzelić. Dostał kulkę, ale wszczął alarm także. Źle to wygląda. Dobra, tamten dostał w plecy. Ja to chyba stąd szybko ucieknę. Bo nie podoba mi się to, co tu się wyprawia. Chowamy się tutaj. Może tam na coś będą biegać. Właśnie, w jakiś taki sposób. Przecież jest alarm, pewnie wezwą posiłki. Będzie problem. No. On też zginął. Wiadomo, ilu tam jeszcze siedzi. Zapiszę grę na wszelki wypadek. Nie wiadomo, co się będzie działo za chwilę. Jeszcze poczekamy chwilę. Żeby tam kilku... Może jeszcze jakiś kilku się ściągnie i przyjdą. Stawiam, że to nie wszyscy w tym szpitalu, ale kto wie. Nie ma nikogo. Myślałem, że będzie szybko, że dotrzemy tutaj. O, ten się przemieszcza. Bauman prowadzi inspekcję betoniarek. No fajnie. Znajdź sposób na powstrzymanie budowy. Tam coś się odblokowało. Pewnie jak przeczytaliśmy ten dokument. Znaczy nie przeczytaliśmy go, bo nie było kiedy, a... No to co, idziemy tam do środka chyba, bo... Nie będziemy tu siedzieć w wieczność. Zobaczymy. Przestali biegać w każdym razie. Może jeszcze gdzieś się jakiś ukrywa. Może jeszcze skądś gdzieś przybiegnie jakiś. Tutaj ewidentnie nie widzę nikogo. Dobra, ten przeszukany. Ciebie przeszukamy. Badamy cały ten szpital. Tu jest jakaś mapa. Informacje wywiadowcze. Czy to coś nam dało? To już nam nic nie daje. Tego też przeszukaliśmy. Patrzę, czy tam nie widać jakichś bandytów, ale nie widać. Nie ma żadnych Niemców tam w okolicy. Tutaj też już nie widzę. Jeszcze jakieś informacje wywiadowcze, ale to też nam już nic nie daje. Okej, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Dobra, to idziemy na drugą stronę, zobaczymy, co jest po drugiej stronie. Skoro już tu jesteśmy, to wypadałoby to zbadać. Can't find anything else. Oby nie było tu Niemców za dużo. To wie, czy się nie ukrywają gdzieś tutaj po tych budynkach. Znaczy po tych pomieszczeniach ogólnie w tym budynku.
tylko trzeba przejść. Poszukać wszystkie. Tutaj jakiś film wyświetlają. O czołgach. Widzę tu żadnych. Dobra, tu są apteczki. Apteczek mamy pełno akurat, także to tego i tak nie weźmiemy sobie. Zobaczmy, tu też dużo apteczek. Trucizna. Dobra, weźmy truciznę. Nie wiem, po co jest trucizna. Nie ma nikogo. Myślę, że jakby ktoś był, to już by przybiegł tam, bo oni wszyscy tam się zbiegali. To raczej... Raczej by tam przybiegł, jak zaczęliśmy strzelać, a jak widać, nikt nie przybiega. Czaję się oczywiście, no bo ja się zawsze czaję. Na wszelki wypadek. Żeby nie dać się zabić tak łatwo, no ale wychodzi na to, że tu chyba nikogo nie ma. Dobra, gdzie my wyszliśmy? Mapka, a w jakimś takim dziadowskim miejscu. Tak to określę. Tu Niemcy mogą być, ale nie muszą. Bo my tu urzędowaliśmy po tej stronie. Dobra, można by było tędy przejść i pójść tego Baumana zabić. Mamy też tę baterię do unieszkodliwienia, no i tak, o, jest jeszcze dwie rzeczy do zrobienia tutaj. Czy tu są jacyś Niemcy? Nie ma tu żadnych. Jak ja jestem ustawiony tyłem do tego, czyli tędy by trzeba było przejść. I spokój. Poza wybuchami oczywiście. Aha, i wracamy na główną drogę. No dobra. To jeszcze spróbujemy tę baterię tam ogarnąć. Czyli wróciliśmy, o, tutaj do punktu wyjścia. Jak widzicie, obeszliśmy ten szpital dookoła. I wyjście prowadziło z tej strony. No, jakbyśmy... Jakbym je zauważył wcześniej, to byśmy weszli od drugiej strony po prostu. Ale nie zauważyłem, także... Także jest jak jest. Ale ogólnie tu jest posprzątane, oni są pozabijani. Tamtych nie wiem, czy przeszukałem, ale zaraz zobaczymy. Nie, nie przeszukiwałem ich, bo poszedłem do tego szpitala od razu. Dobra, akcja dywersyjna w miarę się udała. Zginęli w miarę szybko. Myślałem, że będzie gorzej. Tu jest jakieś ciało, zobaczmy, co ma ciekawego. Nothing else. Weźmy sobie naszą snajperkę, bo tutaj nie musimy z pistoletem chodzić. No i teraz idziemy... Tak, idziemy te działa wysadzić. Obronę przeciwlotniczą, to jest obrona przeciwlotnicza, tak mi się wydaje. Przydałoby się wiedzieć, gdzie ona jest. Nie wleźć na żadnych Niemców tutaj, bo... Teraz już jesteśmy na obcym terenie. Wejdziemy w tę pszenicę całą. Czy co to jest? Tu są Niemcy. Chyba widzę dwóch na pewno. Okopami powinienem się dostać do działa. Dobra, gdzie są okopy? Okej, tam widzę, że jest możliwość wszczęcia alarmu. No to co, zobaczymy, czy to się uda nam. Jeszcze dobrze by było zbadać tę stronę. No tam chodzi Niemiec. Ale daleko, nie będę się na razie nim zajmował.
dwaj tu siedzą. Nie wiem, czy jestem w stanie ich zabić od razu dwóch. Czy coś się nie wydarzy. Aha, bo działo jest tutaj, dobra. Tylko, że nie chciałbym, żeby on alarm wszczął. Żeby ich było zabić po cichu. Powiem wam, że nie wiem, jak tu podejść. Tam siedzą i gadają. Siedzą i gadają, znaczy stoją. Próbuję je szkodliwić. Sabotuj pocisk artyleryjski. No spróbujemy, tylko że... O, rozeszli się. To miło z ich strony akurat. Że oni się tu rozeszli. Jestem na pewno w stanie zabić tego, tylko nie wiem, gdzie się tamten podział. Dobra, zapiszmy grę. Nie, wycofaj się. Źle to troszeczkę poszło. Raczej jestem niewidoczny. Nie będę się ruszał. To mnie nie zobaczy. Dobra. Odblokowaliśmy nową skórkę do broni za zabicie z ukrycia 50 wrogów z Velroda. Kapitan. Kolejny poziom. No dobra, trzeba będzie się tam dostać jakoś. Unieszkodliwić alarm. Kolejny, najpierw zejdźmy tu. O, no, ogarniałem się. Miało być po cichu, tak? A wyszło jak zawsze. Skąd on się tu wziął w ogóle? Wiemy natomiast, że jest dużo apteczek, ale... Ale jest już alarm. Nie podoba mi się to. Teraz im się nazbiera dużo. Dam radę uciec? Nie podoba mi się. Chyba nie tak miało być do końca. Dobra. Bandaż. Wszystko zależy od tego, ile ich tu przybiegnie. Czy nikt nie przybiegnie gdzieś górą. Czekamy, na razie czekamy. Zwali posiłki, na pewno jacyś przybiegną jeszcze właśnie. Może się uda. Mam jeszcze dużo amunicji. Może akurat. No chodźcie. Oby mnie tu nie zaszli gdzieś od tyłu. Jak tylko będą wyłazić z tych okopów, to jeszcze jesteśmy w stanie ich rozwalić. Powiedział i zginął, tak? Thank you.
nie dam rady ich tyle zwalić. No chyba, że będę go w łokieć trafiał. Ktoś do mnie wali z góry, tylko że on mnie nie widzi. Ja też nie jestem w stanie mu nic zrobić. Strzela i to bardzo nisko, ale nie jest w stanie mnie pokonać. Nie wiem, jak przyjdzie, to mnie rozwali, ale... Nie wiem, ile mam amunicji. Niedużo już. Dostał. Ilu was tam jest? Cholera jasna. I są twardzi skubani. Najpierw musieli im hem spać, żeby w ogóle zginęli. Gra się sama zapisała. Ja nie wiem, czy gra się nie zapisuje w momencie, w którym nie ma wrogów dookoła. Takie mam wrażenie. Przynajmniej w odpowiedniej odległości ich nie ma. Jakieś. Nie wiem, co z tym kolesiem, co tu strzelał z tyłu, ale ewidentnie nie ma nikogo. Dobra. Zobaczymy, co się wydarzy, jak zejdę. Mamy amunicję. Chcę sobie przeszukać wszystkich, tylko boję się, że tam ktoś się będzie czaił. Potrzebuję natomiast apteczek, także... Dobrze by było ich... wszystkich tu przeszukać. Jeszcze ciebie chciałbym przeszukać. Da się... z pozycji tej... No nie da się. Znaczy, gdzieś się dało, bo gdzieś załapało. To działo powinno się teraz udać rozwalić już. Sabotować przycisk, pocisk mamy. Teraz zobaczymy, czy to się powiedzie. Teraz to. Mamy w ogóle jakieś apteczki? Dwa bandaże, czyli apteczek żadnych. A tam tyle apteczek w szpitalu obok. Jeszcze tutaj jakieś... leży. Mamy jakiś szyfr, mamy apteczkę. No dobra, idziemy zepsuć działo. Idziemy zepsuć im działo. Miejmy nadzieję, że nam się to uda. Jest działo. Czy tu są jacyś Niemcy jeszcze? Tylu ich tam nazbiegało się, że... możliwe, że tu już nie ma żadnego. Gdzieś przeczekać, tak? To spadamy. Oj. Gdzie jest wyjście stąd? Tu. Spadamy stąd, bo jak to ma wybuchnąć, to lepiej być z daleka od tego. No właśnie. Mam nadzieję, że wystarczająco daleko uciekłem. Dobra, baterię udało się zneutralizować. Cel wykonany. Ostatnie zadanie, jakie zostało, to jest zabić
tego Baumana, ale w sumie nie wiem, czy muszę nawet go zabijać. Znaczy, nie muszę go zabijać ogólnie rzecz biorąc. Chciałbym wyjść z tego okopu Hala. Nie muszę go zabijać, bo to nie jest nasz cel główny. Możemy skończyć tak, jak jest. On jest gdzieś tutaj. Prowadzi inspekcję betoniarek. Nie wiem, czy mi się uda go ogarnąć. Zobaczymy, gdzie on jest. Może akurat gdzieś z daleka da się go trafić. Idziemy do tego domu, zobaczymy, co tu jest. Byłyby jaja, jakby się udało. Zrzuć zawieszony ładunek niszczący. Okej. Scuttle charge is still being placed. It must be behind schedule. We can set back construction with these. Okej. Nie wiem, o co chodzi z tymi ładunkami niszczącymi, ale... Nie da jakoś przejść? Nie, tu jest łazienka. Oj, tu jest kibel w ogóle. Gdzie ten Bauman może być w ogóle? No to... Teren jest mocno rozległy. Tam można coś wysadzić. Prowadzi inspekcję betoniarek, tak? Czyli gdzieś... Gdzieś pewnie jest. Jakiś inżynier. To można wysadzić. Tu jest też inżynier. Prowadzi inspekcję betoniarek. No tutaj są betoniarki. O, tu jest jeszcze ktoś. Tylko ja go stąd nie widzę. No, to jest zwykły Niemiec. No nie, nie mapę chciałem, chciałem wyłączyć. Pójdźmy... Znowu nie ten przycisk nacisnąłem, sorry. Pójdźmy na tę drugą wieżę. Aha, tu jest Tyrolka. No dobra. Mamy jakiś, jako taki plan. Najwyżej będzie odcinek dłuższy, ale chciałbym go skończyć w tym odcinku. Znaczy, chciałbym skończyć tę misję. Mam nadzieję, że się uda. Zobaczymy, ile nam to zajmie zabicie tego Baumana. Chociaż nie muszę go zabijać ogólnie rzecz biorąc. Jak jest z naszymi pociskami? Mamy trochę. Już baterię zniszczyliśmy, także niestety. Ale... Jedyne, co możemy robić, to... strzelać tymi poddźwiękowymi. Liczyć na to, że... O właśnie, coś takiego tutaj stworzymy. No zgiń, kurde, ileż do ciebie trzeba strzelać. Gdzie jest Bauman, tego nie wiem. W ogóle nikogo nie ma i nikt się nie pojawia. Nie wiem, czy przybiegną tutaj gdzieś od tej strony. Pewnie mnie zaraz zaskoczą gdzieś od drugiej strony i pozabijają. Ale na razie jest cisza. Okej. Okej, to zobaczmy teraz, jak to wygląda po tej stronie. Tam jest Niemiec gdzieś daleko, tam.
Nie wiem, czy potrzebnie do nich strzelam w ogóle. Szkoda naboi. Tam sobie tam kulturalnie to mógł stać, ale... Zresztą tam jakiś jeszcze jeden się pojawił. Nie wiem, czy oni tam maleją alarm. Na razie sobie to odpuścimy. Niestety nie trafiłem go. Trzy razy. To jest co najmniej o trzy za dużo. O dwa. Tam jest jeszcze jakiś. Się odsunął skubany. O! Zabiłem go. Zabiłem go, tam siedział skubaniec. To był on. No dobra, skoro go zabił... Ojojojoj. Uciekamy. Uciekamy, może nas tu nie nastrzają. Nie wiem, czy dobrze biegnę w ogóle. Zabiłem Baumana, bardzo ładnie. Jak to wygląda na mapie, gdzie mamy się udać? No, centralnie nie w tę stronę. Czyli obejdziemy sobie to dookoła. Nie był jeszcze jeden koleś, bo ja jednego tu zabiłem. Ale tu gdzieś drugi był. Może pobiegł. O właśnie, poszli sobie. Dobra. Poszli sobie wszyscy w tamtą stronę. Także my tu powolutku zrobimy małe zakole. Nie mogę przez to wspiąć się. Oj. Tam widzę Niemca. Ale on mnie nie widzi. Chyba mnie widzi. Ja już nie chcę z nimi tutaj walczyć ogólnie rzecz biorąc. To jest do niczego mi niepotrzebne. Ja się chcę stąd wydostać. A punkt mamy aż tam. Próbujemy się przebić. Tutaj nie powinno już być nikogo, bo ja ich tu wszystkich pozabijałem. Bałwan zneutralizowany. Może miał tam jakiś list przy sobie albo coś, ale nie chcę mi się już tam do niego chodzić tak naprawdę. Kiedyś na streamie, może jak jeszcze będę przechodził tę grę raz, to wtedy zbadam, czy on tam miał coś przy sobie. O dziwo się go udało zdjąć tak daleka. Dobra. O dziwo się go udało zdjąć z naprawdę daleka. I okazało się, że to on. Ja myślałem, że to jakiś oficer będzie, a to taki inżynier. Po prostu. Dobra, tu jest przejście. Miejmy nadzieję, że tu się nie natknę na żadnego Niemca, bo... A tam jest dym. To chyba tam mamy się udać. Czy tak? Prawdopodobnie. No to dobra. Prawie jesteśmy na miejscu. Cała akcja sabotażowa się udała. Podróba Krakena została zniszczona. Prototyp, przepraszam. Inżynier zginął. A nie, ten dym to nie wiem od czego służy. Znaczy od czego służy, do czego jest i skąd on się tam wziął. Bo my nie mamy się tam udać, mamy się udać gdzieś tutaj. A, jest nasz samochód, okej. Udało się, ewakuujemy się. Returned with intel that confirms the serious and urgent nature of Operation Kraken. Der Prototyp zerstört. Die Testdaten sind verloren. Monate der Vorbereitung für die Katz. Unsere japanischen Verbündeten sind außer sich. Sie reisen doch nicht um die heile Welt, um Zeuge von Unfähigkeit zu werden.
Wir sollten die Sicherheitsmaßnahmen verstärken. Aber natürlich halten Sie mich für blöd. Ich will äußerste Wachsamkeit. No i misja wykonana. Cele opcjonalne zrealizowane 1 na 2. Nie wiem dlaczego 1 na 2. Nie wiem co nie zrealizowaliśmy. Czegoś nie udało się. Tutaj wszystkie te medale wpadają. Misja ukończona. Lista celów Lanzo Baumann został zabity. Mamy stopień majora. Nie wiem jaki drugi cel nie zrealizowaliśmy. Coś musiałem ominąć. Natarcie zabicie oczywiście. W większości wypadków jesteśmy w tym kwadracie. Czas misji to było 3 godziny 3 minuty ogólnie całości. Wszczęto alarmów 3, odkryto zwłoki 63, punktacja wykrywania 161, zabitych 109, nieprzytomnych wrogów 15. Oszczędzeni oznaczeni wrogowie 0, no bo nie oznaczamy chyba nikogo tak ogólnie rzecz biorąc. Także no, najgorzej jak się dało w sumie jeśli chodzi o głośność i bycie snajperem. Ze względu na to, że natarcie, no, szliśmy na pałę, że tak to się że tak się wyrażę. I zabijaliśmy wszystkich, którzy się ruszali, no ale taka zasada, na tym poziomie trudności chyba nie bardzo się inaczej da. Po prostu zbiegają się wszyscy z całej mapy. A po cichu by było bardzo ciężko. Tak wyglądała misja numer 5, misja numer 6, Liberation. Albo Liberation, nie wiem, to będzie pewnie po francusku to jakieś Liberation albo coś takiego. Mamy tutaj 4 punkty. Niemieckie działa flak rozproszyły desant powietrzny Amerykanów. Przed naruszeniem w głąb lądu trzeba ustanowić punkt zborny. Zajmij miasto i załóż stanowisko dowodzenia amerykańskich rangerów. Taki jest wstęp do misji numer 6. Ale misja numer 6 już będzie w następnym odcinku. A na dzisiaj to tyle. Także mam nadzieję, że się podobało. Dzięki wszystkim za uwagę, dzięki za lajki, za wszystkie lajki i komentarze. I do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.